Pierwszy list Jana, rozdział trzeci. Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy byli nazwani dziećmi Bożymi, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze nie objawiło się, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy Mu podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim On jest. A ktokolwiek ma w nim tę nadzieję, oczyszcza siebie tak, jak on jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech, ten i przestępuje prawo. Grzech jest przestępstwem prawa, a wiecie, że on objawił się, aby zgładzić grzechy nasze i że grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go i nie poznał go. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. Na to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Ten, który narodził się z Boga, nie popełnia grzechu, dlatego że nasienie jego w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż jest narodzony z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, również i ten, który nie miłuje swojego brata. Bo to jest poselstwo, które słyszeliście od początku, abyśmy jedni drugich miłowali. Nie jak Kain, który był ze złego i zabił swojego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego czyny były złe, a czyny jego brata sprawiedliwe. Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, dlatego że miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. Przez to poznaliśmy miłość, że On za nas położył swoją duszę i my powinniśmy kłaść duszę za braci. A kto ma dostatek w świecie i widzi, że jego brat jest w potrzebie, a zamyka swoje serce przed nim, jak więc pozostaje w nim miłość Boga? Dzieci moje, miłujmy nie słowem lub językiem, a czynem i prawdą. Po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy i przed Nim uspokoimy swoje serca, bo jeśli potępiałoby nas nasze serce. Bóg jest daleko większy niż nasze serce i wie wszystko. Umiłowani, jeśli by nasze serce nas nie potępiało, ufność mamy w Bogu i o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od Niego, bo przykazanie Jego zachowujemy i czynimy to, co się podoba przed Jego obliczem. A to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali jedni drugich, jak nam przykazał. A kto zachowuje Jego przykazania, ten w nim mieszka i on w nim. I po tym poznajemy, że w nas mieszka przez Ducha, którego nam dał. Ten trzeci rozdział, już zaczynając od 29 wersetu drugiego rozdziału, zawiera cechy tych, którzy są w chrześcijańskiej społeczności, koncentrując się na sprawiedliwości, miłości i pewności. Czwartą cechą rodziny chrześcijańskiej jest sprawiedliwość. Wiemy, że w sferze fizycznej podobieństwo rodzi podobieństwo. Podobnie jest w sferze duchowej. Każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Boga się narodził. Dlatego, że Bóg jest sprawiedliwy, wszystko, co Bóg czyni, jest sprawiedliwe i dlatego każdy, kto z Boga się narodził, jest sprawiedliwy. Nie można się nie zgodzić z takim rozumowaniem Jana. Myśl o narodzeniu z Boga napełnia Jana zadziwieniem, więc zachęca on swoich czytelników, aby spojrzeli na wspaniałą miłość, która przyprowadziła nas do rodziny Bożej.
miłość mogła nas zbawić bez czynienia nas dziećmi Bożymi, ale jednak uczyniła nas dziećmi Bożymi. Jednakże miłość, jaką okazał nam Bóg, uwidacznia się w tym, że On przyprowadził nas jako dzieci do swojej rodziny. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. W naszym codziennym życiu świat nas nie zna jako dzieci Boże. Ludzie tego świata nie rozumieją nas ani sposobu, w jaki postępujemy. W rzeczywistości świat nie rozumiał również Pana Jezusa, kiedy był na ziemi. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Ponieważ mamy takie same cechy jak Pan Jezus, my również nie możemy oczekiwać, że świat nas zrozumie. Teraz werset 2-3 rozdziału. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Czyli widzimy wyraźnie. Bez względu na to, czy jesteśmy rozumiani przez świat, czy nie, teraz dziećmi Bożymi już jesteśmy. I stanowi to gwarancję przyszłej chwały. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się Chrystus objawi, będziemy do Niego podobni. To już jest przecież bardzo dużo, że wiemy, że będziemy do Chrystusa podobni. Gdyż ujrzymy Go takim, jakim On jest. To nie oznacza naszego fizycznego podobieństwa do Jezusa w niebie. Pan Jezus będzie miał określony wygląd i będzie nosił znaki Golgoty przez całą wieczność. Wierzymy, że każdy z nas będzie miał indywidualne cechy i dzięki temu będzie rozpoznawalny. Biblia nie uczy, że w niebie wszyscy będą wyglądać tak samo. Jednakże moralnie będziemy podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy wolni od możliwości skalania, od możliwości grzechu, od możliwości choroby, od możliwości smutku i od śmierci. W jaki sposób dokona się ta wspaniała przemiana, transformacja, zmiana? Odpowiedź jest następująca. Jedno spojrzenie na Chrystusa spowoduje tę zmianę. Ujrzymy Go takim, jakim On jest. Tutaj w trakcie życia proces upodabniania się do Chrystusa ma cały czas miejsce, gdyż przez wiarę widzimy Go w Słowie Bożym. Kiedy ujrzymy Go takim, jakim jest Chrystus, proces ten zakończy się, gdyż widzieć Go oznacza być do Niego podobnym. Werset 3. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Każdy, kto ma nadzieję zobaczyć Chrystusa i być jak On, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Już dawno chrześcijanie odkryli, że nadzieja na szybkie, rychłe przyjście Chrystusa ma uświęcający wpływ na życie wierzącego. Więc jeżeli ktoś oczekuje, że dziś jeszcze może przyjść Pan Jezus, ma to silny wpływ na jego praktyczne chodzenie. Wierzący nie czyni niczego, czego nie chciałby czynić w momencie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Zauważmy, że Jan mówi, oczyszcza się, tak jak On, Chrystus, jest czysty. Nie czytamy tu, tak jak On, Chrystus, oczyszcza się. Pan Jezus nigdy nie musiał się oczyszczać. On jest czysty. W naszym przypadku jest to stopniowy proces, w przypadku Pana Jezusa jest to fakt. Przeciwieństwo oczyszczania się pojawia się w wersecie 4. Werset 4. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Każdy, kto popełnia grzech
zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Każdy, kto popełnia grzech, prawo przestępuje, a grzech jest przestępstwem prawa. Słowo popełnia dosłownie oznacza czyni. Greckie poieo to jest przypadek ciągłego zachowania, wyrażony przez czas teraźniejszy ciągły. Istnieje możliwość popełniania grzechu, nawet jeżeli nie ma prawa. Grzech był na świecie w okresie od Adama do Mojżesza, a było to zanim zakon mojżeszowy został nadany i ustanowiony. Dlatego nie do końca poprawne jest mówienie, że grzech jest przestępstwem prawa, ale raczej, że grzech jest bezprawiem. Jest to nieposłuszeństwo Bogu. Pozostawienie swojego zdania, postawienie na swoim i odmówienie uznania praw Pana jako prawowitego władcy. W istocie jest to przedkładanie własnej woli nad wolę Boga. Jest to przeciwstawianie się żywej osobie Boga, która ma prawo, aby okazywać jej cześć i szacunek. 5. werset. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Chrześcijanin nie może żyć w ciągłym grzechu, gdyż byłoby to zaprzepaszczeniem celu, w jakim Pan Jezus przyszedł na świat. On się objawił, aby zgładzić grzechy. Dlatego też życie w ciągłym grzechu jest życiem w całkowitym lekceważeniu celu jego wcielenia. Co więcej, chrześcijanin nie może kontynuować życia w grzechu, gdyż byłoby to wyparciem się tego, według którego imienia jest nazwany. Nazywany jest przecież chrześcijaninem od imienia Chrystusa, czyli nie mógłby podtrzymywać tego przypisania. I słowo grzechu w nim nie ma, odnoszące się do Chrystusa, jest to jeden z trzech głównych tekstów w Nowym Testamencie, mówiących o bezgrzeszności człowieczeństwa Pana Jezusa Chrystusa. Piotr, apostoł, mówi u siebie w liście: on grzechu nie popełnił. Apostoł Paweł mówi w jego liście: tego, który nie znał grzechu. A Jan, uczeń, który znał Jezusa w bardzo szczególny sposób, dodaje swoje świadectwo: grzechu w nim nie ma. I teraz 6. werset. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Werset ten przeciwstawia prawdzie nawrócenia prawdziwego wierzącego komuś, kto nie dostąpił narodzenia na nowo, czyli tak jakby jest kontrastem wierzącego i niewierzącego. Z pewnością można powiedzieć o prawdziwym wierzącym, że nie trwa w grzechu. Jan nie mówi tu o sporadycznych upadkach grzechy, o sporadycznych grzechach, ale o ciągłym, notorycznym zachowaniu. Ten werset nie zakłada, że chrześcijanin w momencie popełnienia grzechu traci zbawienie. Nie, zbawienie jest nieutracalne. Werset ten natomiast stwierdza, że jeśli ktoś tkwi w grzechu, znaczy to, że nigdy nie dostąpił odnowienia. Pojawia się od razu pytanie, kiedy grzech staje się nawykiem? Jak często ktoś musi zgrzeszyć, aby stało się to cechą jego zachowania? Jan nie odpowiada na te pytania. Według Jana na każdym wierzącym spoczywa brzemię próby i obowiązkiem każdego wierzącego jest czujność. 7. werset. Dzieci, niech was nikt nie oszukuje. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Werset 7. Choć
była taka grupa, gnostycy. Choć gnostycy rościli sobie prawo do wiedzy, to nie przywiązywali wagi do osobistego życia. Dlatego też Jan dodaje: dziateczki, niech was nikt nie oszukuje. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. W tej kwestii nie może być żadnej wątpliwości. Człowiek nie może żyć w duchowy sposób i jednocześnie tkwić w grzechu. Z drugiej strony, człowiek może żyć sprawiedliwie, mając naturę tego, Chrystusa Jezusa, tego, który jest sprawiedliwy. I werset 8. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Werset 8. Niektóre dzieci są podobne do swoich rodziców jak dwie krople wody. Dotyczy to również dzieci bożych i dzieci diabelskich. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. Kolejny raz spotykamy się z myślą, że kto grzeszy, jest z diabła. Diabeł grzeszy od początku, czyli od momentu, kiedy zgrzeszył po raz pierwszy. Wszystkie jego dzieci naśladują go na szerokiej drodze. Należy dodać, że człowiek staje się Bożym dzieckiem przez narodzenie na nowo, podczas gdy nie ma mowy o żadnym narodzeniu u dzieci diabła. Człowiek staje się dzieckiem diabła poprzez naśladowanie jego zachowania. Ale nikt nie rodzi się dzieckiem diabła. Zupełnie inaczej było z osobą Pana Jezusa Chrystusa. Jego przyjście miało zniszczyć dzieła diabelskie, zniweczyć dzieła diabelskie. Pan Jezus mógł zniszczyć diabła jednym słowem, ale zamiast tego On przyszedł na świat, aby cierpieć, przelać krew i umrzeć, a wszystko to po to, aby anulować, zniweczyć dzieła diabelskie. Jeżeli usunięcie grzechu tak wiele kosztowało Zbawiciela, jaki stosunek do grzechu powinien mieć każdy, kto zaufał mu jako Zbawicielowi? Werset 9. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. To ten werset powtórnie wskazuje na niemożliwość życia w grzechu tego, kto z Boga się narodził. Niektórzy z tych, którzy studiują Biblię, uważają, że werset ten odnosi się do nowej natury wierzącego, podczas gdy stara natura w dalszym ciągu może ulegać i ulega grzechowi. Nowa nie jest w stanie grzeszyć. Jednakże my wierzymy, że apostoł po raz kolejny przeciwstawia tu człowieka odrodzonego i nieodrodzonego i mówi o postępowaniu z przyzwyczajenia. Wierzący człowiek nie ma nawyku grzeszenia. Taki człowiek nie tkwi opornie za wszelką cenę w grzechu. Jest tak, gdyż posiew Boży jest w nim. W kwestii znaczenia tego wyrażenia istnieje dość duża rozbieżność między studiującymi Biblię. Niektórzy myślą, że posiew odnosi się do nowej natury, inni, że do Ducha Świętego, jeszcze inni, że do Słowa Bożego. Wszystkie trzy tłumaczenia są prawdziwe równolegle i dlatego możliwe do obronienia. My uważamy, że posiew odnosi się do nowego życia, które jest udzielane wierzącemu w momencie nawrócenia. I jest tu wyraźne stwierdzenie, że duchowe życie pozostaje w wierzącym. Jest on wiecznie zbawiony. Jednakże pewność zbawienia nie jest i nie może być wymówką dla chrześcijanina, ale gwarancją, że nie będzie tkwił w grzechu. Nie może grzeszyć stale, gdyż z Boga się narodził. Ta boska relacja zapobiega możliwości spędzania życia w ciągłym grzechu. I kolejny werset 10. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Jak też ten, kto nie miłuje brata
swego. Tutaj widzimy czwartą cechę charakteryzującą dzieci Boże i dzieci diabelskie. Ten, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, nie ma szarej strefy przejściowej, nie ma neutralnego gruntu, nie ma takich, którzy kuleją na obie strony. Boży ludzie znani są ze sprawiedliwego życia. W tych wersetach mamy wyraźny sprawdzian dla tych, którzy są w rodzinie Bożej. Sprawdzian miłości. I tutaj przeczytam od razu 11 werset. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Czyli mamy się nawzajem miłować. I widać wyraźnie. Jest to kontynuacja wątku z tego, o czym pisze pierwszy list Jana w rozdziale drugim, wersety 7-17. I od początku okresu łaski wierzący uczyli się, że miłość do brata jest duchowym obowiązkiem. Miłowanie nie jest tu użyte w kontekście przyjaźni albo zwykłego ludzkiego uczucia. Miłość nie jest ani uczuciem, ani synonimem ludzkiej przyjaźni. Miłość to jest duchowa miłość. Oznacza miłowanie innych tak, jak Chrystus umiłował nas. Tak naprawdę nie można tego dokonać dzięki własnej sile, ale tylko poprzez umocnienie przez Ducha Świętego. I werset 12. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Jan tutaj nawiązuje do pierwszego opisanego przypadku człowieka, który nie umiłował swojego brata. Kain poprzez zamordowanie brata swego, Abla, pokazał, że wywodził się od złego. Powód zabójstwa podany został w słowach: uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. I 13 werset. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. Podstawową zasadą, regułą w życiu ludzi tego świata jest to, że niegodziwość nienawidzi sprawiedliwości i to wyjaśnia, dlaczego świat nienawidzi wierzących. Sprawiedliwe życie chrześcijanina szczególnie uwypukla niegodziwość niewierzącego. Niewierzący nienawidzi takiego demaskowania, ale zamiast zmienić własne postępowanie, stara się zniszczyć to, co doprowadziło do tego jego nieprzyjemnego odkrycia. Podobnie nierozsądne byłoby, gdyby człowiek niszczył linijkę za wskazanie, że odręcznie narysowana linia jest krzywa. 14 werset. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. To niesamowite, że kiedy człowiek zostaje zbawiony, ma zupełnie inne nastawienie do chrześcijan. Jest to jeden ze sposobów na uzyskanie pewności zbawienia. Pismo mówi, że człowiek, który nie miłuje prawdziwego dziecka Bożego, nawet jeżeli wyznaje, że jest chrześcijaninem, pozostaje w śmierci. Taka osoba zawsze była martwa duchowo i taką w dalszym ciągu pozostaje. 15 werset. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. W oczach świata nienawiść nie jest niegodziwością, ale Bóg nazywa nienawiść morderstwem. Chwila zastanowienia pokazuje, że jest to rzeczywiście morderstwo w zarodku. Występuje motyw, choć sam czyn nie został dokonany. Dlatego też każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. Kiedy Jan mówi,
że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego, nie ma zamiaru powiedzieć, że morderca nie może dostąpić zbawienia. Jan uważa, że ten, kto nienawidzi bliźniego, jest potencjalnym mordercą i nie jest zbawiony. Werset 16. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my powinniśmy życie oddawać za braci. Nasz Pan Jezus dał nam najlepszy przykład miłości, kiedy za nas oddał życie swoje. Chrystus jest tu przeciwieństwem Kaina. Chrystus daje nam miłość w najlepszej postaci. W pewnym sensie miłość jest niewidoczna, ale możemy oglądać sposoby działania miłości. Na krzyżu Golgoty widzimy miłość, która jest najprawdziwszą miłością. Jan czerpie stąd lekcję, że i my winniśmy życie oddawać za braci. Oznacza to, że nasze życie powinno być ciągłym oddawaniem się innym wierzącym i że powinniśmy być gotowi umrzeć za nich, jeżeli byłaby taka potrzeba. Od większości z nas nikt nigdy nie będzie oczekiwał, abyśmy za kogoś umierali, ale każdy z nas może okazać miłość braterską poprzez dzielenie się materialnymi dobrami z tymi, którzy są w potrzebie. I właśnie to podkreśla werset 17. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Jeżeli werset 16 wskazuje na to, co najlepszego możemy zrobić dla naszych braci, werset 17 wskazuje na rzecz najgorszą. Jan bardzo dobitnie stwierdza, że człowiek, który widzi brata w potrzebie, a mimo to odmawia mu tego, co niezbędne do zaspokojenia jego potrzeby, nie jest chrześcijaninem. Nie usprawiedliwia to bezmyślnego dawania pieniędzy każdemu, gdyż można uczynić człowiekowi krzywdę, dając mu pieniądze na zakup czegoś, co nie byłoby dla niego dobre. Jednakowoż werset ten stawia bardzo niepokojące pytanie dotyczące gromadzenia Boga przez chrześcijan. Werset 18. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Nie powinniśmy miłować ani słowem, ani językiem, lecz raczej czynem i prawdą. Innymi słowy, nasza miłość nie powinna być tylko kwestią emocjonalnych słów, ani też nie powinna być wyrażeniem czegoś, co jest nieprawdziwe. Powinna być ukazana w faktycznych czynach dobroci i powinna być szczera, a nie fałszywa. Kolejny werset 19. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca. Poprzez praktykowanie prawdziwej i czynnej miłości do naszych braci poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy nasze serca. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca. Stając przed Nim w modlitwie i mając tę pewność, że jesteśmy z prawdy. Werset 20. Że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wszystko wie. Mowa tu o nastawieniu, z jakim przychodzimy przed Boga w modlitwie. Werset ten może być rozumiany na dwa sposoby. Co najmniej na dwa sposoby. Z jednej strony, jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze. Może to oznaczać, że On jest większy we współczuciu, choć
możemy mieć wewnętrzne uczucie niegodności, to jednak Bóg wie, że kochamy Go i miłujemy Jego lud. On wie, że należymy do Niego bez względu na nasze upadki i grzechy. Z drugiej strony, jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze w kwestii oceny, osądu. My znamy nasze grzechy w bardzo ograniczony sposób. Bóg zna je w sposób pełny i absolutny. On zna każdą naszą winę, podczas gdy my znamy to tylko częściowo. Przychylamy się do tego drugiego poglądu, choć oba są prawdziwe i dlatego dopuszczalne. I 3.21. Umiłowani. Jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. Tutaj mamy do czynienia z nastawieniem osoby, która ma czyste sumienie przed Bogiem. Nie oznacza to, że osoba ta żyła bezgrzesznie, ale że bardzo szybko wyznała i porzuciła swój grzech. Dzięki takiemu postępowaniu człowiek może śmiało, odważnie i z ufnością stanąć przed Bogiem w modlitwie. Dlatego jeżeli nas serce nie oskarża, ufanie mamy ku Bogu. Kolejny werset, 22, 3 rozdziału 1 listu Jana. I otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Werset 22. I otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co jest miłe przed Jego obliczem. Przestrzegań praw pańskich, przestrzegań przykazań Jego oznacza trwać w Nim. Charakteryzuje się to życiem bliskości życiowej, zażyłości ze Zbawicielem, poprzez taką społeczność z Nim. Jego wola staje się naszą wolą, poprzez Ducha Świętego napełnia nas znajomością swojej woli. Będąc w takiej społeczności, nie prosilibyśmy o nic, co byłoby niezgodne z Jego wolą. Kiedy prosimy, zgodnie z Jego wolą otrzymamy od Niego to, o co prosić będziemy. I kolejny werset, 23. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Boże przykazanie jest takie, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. To w pewien sposób podsumowuje wszystkie przykazania Nowego Testamentu. Jest tu mowa o naszym obowiązku wobec Boga i wobec innych chrześcijan. Naszym pierwszym obowiązkiem jest ufać Panu Jezusowi Chrystusowi. I to jest nasz pierwszy obowiązek. Nasz pierwszy obowiązek to ufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Następnie, dlatego że prawdziwa wiara wyraża się we właściwym postępowaniu, powinniśmy miłować się wzajemnie. Jest to dowód na zbawienną wiarę. Możemy łatwo zauważyć, że apostoł Jan w tym i innych wersetach używa zaimka osobowego Jego, który odnosi się zarówno do Boga Ojca, jak i Pana Jezusa Chrystusa, bez dokładnego wskazania, o którego z tych dwóch osób Bożych chodzi. Jan pozwala sobie na to, gdyż Syn jest równie prawdziwym Bogiem jak Ojciec i nie jest to zarozumiałością mówić o nich w jednym zdaniu. I kolejny werset, 24. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Pierwsza część wersetu 24 kończy fragment poświęcony miłości jako sprawdzianowi dzieci Bożych.
A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Posłuszeństwo Bogu oznacza trwanie w nim i ci, którzy w nim trwają, są również pewni Jego obecności. I trzeci rozdział, 24 werset. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Temat pewności jest wprowadzony poprzez stwierdzenie, że pewność Bożej obecności w nas pochodzi z Ducha Świętego. Wszyscy wierzący mają Ducha Świętego. On jest tym, który wprowadza ich we wszelką prawdę i pomaga zauważyć błąd. Zatem widzieliśmy, był to trzeci rozdział pierwszego listu Jana. Trzeci rozdział pierwszego listu Jana. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech i prawo przestępuje, a grzech jest bezprawiem. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go ani Go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że on za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca. Że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Był to trzeci rozdział pierwszego listu Jana.